Cześć, tu Grania. Zapraszam na kolejny odcinek serii Adeline w The Sims 3. W ostatnim odcinku przeprowadzaliśmy się na słoneczne wybrzeże i jesteśmy już tutaj. I jak widać, mamy taki maluteńki, niedrogi domek. Ja zrobiłam dokładnie tak, jak mówiłam. Ja przez to, że w ogóle móc się przeprowadzić, tam jej wpisywałam 10 tysięcy, które nam brakowało, ale ja jej odjęłam te 10 tysięcy. 7 tysięcy kosztował domek i akurat tam 3 czy 4 zostały na jego wykończenie, czyli żadne niekończenie, bo tam prawie nic nie mam w środku. Ale ona jakoś sobie poradziła, namalowała już kilka obrazów, znaczy kilka, 3 obrazy, które sprzedała, coś tam zachodziliśmy po mieście i to zaraz trzeba będzie sprzedać. Domeczek jest naprawdę maluteńki. Ja nie robię tej bryły, aczkolwiek no mogłabym to zrobić sama, bo to nie jest w żaden sposób skomplikowane, ale miałam taki domek pobrany gdzieś tam z internetów, nie wiem po co ja coś takiego pobierałam i widzę, że mam popsuty fundament, bo ja musiałam jednak go troszeczkę powiększyć, bo był zbyt mały, totalnie by się nic nie zmieściło. Jego kolor jest żółty, bo ja nie miałam pomysłu i nie chciałam, znaczy najbardziej oczywiście mi pasował taki jasno-niebieski, ale stwierdziłam, że nie, tym razem nie. Ale że sąsiady z moim żółty domek z takimi różowymi wstawkami, to chciałam się wpleść tutaj troszeczkę w tłum. Budować też zgodnie z architekturą otoczenia. O. Coś tam z tymi palami nie poszło mi nie tak, ale niestety nie można zmieniać ich koloru, ale to jest pierdoła, bo można sobie później postawić tutaj jakiekolwiek krzaczki, ale oczywiście to tylko wtedy, kiedy będziemy mieli pieniądze. My jesteśmy w takim miejscu, ja ją przeniosłam, bo na początku ja gdzieś tam kupowałam działkę taką. Ja cały czas się gubię w tym słonecznym wybrzeżu, to jest naprawdę fantastycznie, ale nigdy nie mam orientacji w terenie. Nigdy nie wiem, gdzie jestem, gdzie my tutaj... Zresztą, dobra, ja chyba tego nie będę pokazywać. No, po co? Gdzie my byliśmy? Nie, dobra, nie chce. Gdzieś taką małą działkę, ale ja ją przenosiłam, bo tak jak mówię, chciałam znaleźć coś innego. Totalnie cały czas nie mogłam się zdecydować, ale w końcu się zdecydowałam na takie miejsce tutaj przy plaży. Myślę, że jest całkiem spoko, mamy jakichś sąsiadów, nie jest pusto tak jak tam. Zadanie myślę, że było dosyć utrudnione, bo ona przez tą całą przeprowadzkę miała mniej pieniędzy niż powinna mieć. I to wszystko było nawet gorzej niż jak ona by kupowała coś na początku rozgrywki. Nie wiem, tak to jakoś, no 20 tysięcy trzeba mieć na przeprowadzkę. Ona tyle nie miała, ale powiedziałam, zrobiłam tak jak powiedziałam, jestem uczciwa, odjęłam jej te 10 tysięcy. No jesteśmy znów biedni, totalnie biedni. Ja tak szybko pokażę, jak ten domek wygląda z tej strony. On ma ten kolor, ja nie wiedziałam, czy taki żółty zrobić, czy taki bardziej limonkowy. No nie wiem, sama nie wiesz, nie wiem, jakaś paproć mi tu wystaje. Tutaj takie potem zieloności damy na tą górę, bo z tym dachem nie chciałam tak wyjeżdżać tam. Tutaj mamy schodki, ale trzeba będzie to naprawić, bo oczywiście jak jej zaznaczam, żeby szła tu na plażę, to ona idzie naokoło, Tino tędy schodzi, ona nie wiem, jak zwykle zawsze coś tam, jakieś małe pierdy nie działają. Ja już widzę, że ona tak totalnie poczuła morski klimat, to jest jej najnowszy obraz. Ona malowała tutaj już ten widok stąd, bo już może malować pejzaże, czy tę martwą naturę, jak to się tu w grze zwie. Namalowała pierwszy obraz w sumie też taki bardzo podobny do tego krajobrazu, tak bardzo się zafiksowała na te widoki ostatnio i na morskie klimaty, ale to dobrze w sumie, bo jesteśmy w takim właśnie otoże miejscu. Jeszcze nikogo tutaj nie poznała. Wczoraj chodziliśmy, nie jest tak się spieszyć i od razu otwierać domku, bo tam, uwierzcie mi, tam nic nie ma jeszcze. Wczoraj chodziłam, tak, Tino coś tam miał się nauczyć polować i coś tam węszył, ale nic nie znalazł, jakiegoś liścia klonu, ja mu to wykasowałam. Mamy motylki, mamy kwiatki i teraz będziemy to sprzedawać, bo nie mamy pralki. Ja naprawdę nie miałam pomysłu, moi drodzy, nie miałam pomysłu, jak to tutaj zrobić i tutaj ma oto nasza Adeline sypialnię i ona zaraz się obudzi. Jest bardzo ciemno i włączymy wszystkie światła. Włącz wszystkie światła. No i popatrzmy, to tak wygląda. Nie, naprawdę nie jestem przekonana i przez to, że miałam totalne ograniczenie finansowe, to jak widać tutaj prawie nic nie można było zrobić. Ja kolory ścian to, ojej, ile razy ja je zmieniałam. Cały czas było coś nie tak. A z tą tapetą tutaj to mówię wam, chyba z 15 wersji robiłam i no nie miałam dnia do tego. Być może będziemy starali się to potem zmienić, jak będę miała wenę, bo teraz jej nie mam. Jedyne co, jak ona zarobiła jakieś tam pieniądze, to zaczęłam kombinować z kuchnią i chyba przekombinowałam. Jest tu tyle rzeczy, które mi nie odpowiadają.
tak mi coś tu nie pasuje, te kafle. No, powiem tak, no przyznam się, że szczerze szału nie ma. Szału nie ma, ale to jest taki trudny początek. Tino, to cały czas coś, jemu się wyświetla, że on nie może gdzieś dojść. Kanapy kupiliśmy, słuchajcie, za jeden Simoleon z modów, bo już wczoraj tak patrzyłam, że Tino, myślałam, że on będzie spał na tym pufie, ale on nie chce tego pufa. Och, zwierzak się wydostał. Ej, nie, mieliśmy szczura, mieliśmy go sprzedać. Nie podoba mi się to. Tinuś, co ty chcesz? On by chciał ją obudzić. Wstawaj już. Mamy takie tutaj lampeczki nawet na oknach, nawet moich ukochanych firanek jeszcze nie dawałam, bo jak widać to no nie ma jak, bo nie ma pieniędzy. Musimy sobie jakoś radzić. Kot mi łazi po monitorze, dziękuję. Wiedziałam, że tak będzie. Miałam teraz przez godzinę spokój, ale oczywiście nie, no jak chciałam zacząć nagrywać, no to mi tu... O, jest jaszczur. Jaszczurze, ja nie wiem, czy ty jesteś drogi. Wyglądasz jak mały smok, ale my cię złapiemy z powrotem. Schwytaj ponownie. A tu jest smok. Prastary smok. Ile to kosztuje? Nie będziemy go trzymać, bo my nie chcemy mieć smoków, ale sprzedamy go już teraz. Pomyślę o umieszczeniu go w terrarium. Nie, chcę go sprzedać. No i gdzie on teraz jest? Jest tutaj. Jej! 854. No to od razu sprzedajemy. Od razu. I od razu te wszystkie skały. No wczoraj chodziłam, no. Była już taka sytuacja bardzo ciężka. Więc ja tutaj musiałam przejrzeć całe miasto, żeby coś znaleźć. Jakieś kwiatki, no nie wszystkie są coś wartościowe. Grzyby, no tak nie pamiętałam, czy grzyby są coś warte, ale jak widać to niewiele. Nasiono. Chociaż może sobie posadzimy nasionko, potem motylki nawet złapaliśmy. No i szału nie ma, znaczy jest szał, bo mamy teraz 1300 simoleonów i możemy sobie pralkę kupić, ale żebyśmy jeszcze mieli miejsce na tą pralkę, to by było wspaniale. Adeline, zmieniłam stroje. Znaczy nie wszystkie stroje, ale jak już jesteśmy w nowym świecie, i żamkę mogłabym jej też zmienić. Jak jesteśmy w nowym świecie, to przydałoby się mieć nowe ciuszki. Piżamkę ma tą samą. Lubię na nią patrzeć z bliska, oczywiście ja czasami tak mówię o simach, ale naprawdę fajną ma tą skórę. Strój na co dzień. Ma tą sukienkę jedną co ostatnio w takim kolorze jarzeniówkowo-limonkowym i ona mi się podobała, znaczy sukienka, co to tam bluzka ze spódnicą. A na drugi strój ma coś takiego. To mi się wydaje, że pasuje do, mi się zacina, do klimatu ze słonecznego wybrzeża jak najbardziej. Nawet jej tutaj zbytnio kolorów nie zmieniałam, bo tak było oryginalnie i nawet nie wiem, czy się da, bo to jest nowe, nie używałam tego jeszcze i zresztą co ja mam tu się rozgadywać, no nowe i ładne. No a to jest jej ta druga sukienka, którą ona ostatnio nosiła, ale ja jej tego nie kasowałam jeszcze, bo to mi się bardzo podoba i możemy mieć przecież na zmianę. Ale co ja chciałam pokazać, ja jej dałam też strój kąpielowy, nowy. I ona chyba też ma dwa, bo nie chciałam tamtego usuwać, bez sensu zrobiłam. Tak, ma taki strój drugi. Wow, uważam, że jest przefantastyczny. I taki z takim sznureczkiem tutaj, jejku. Ja nie wiem, że ja wcześniej czegoś takiego nie znalazłam, nie używałam. Nie wiem, naprawdę jest bardzo ładne. A tutaj ona tutaj będzie często chodzić w kostiumie kąpielowym przecież. I zastanawiam się, czy ustawić to wszystkie pory roku. Bo zawsze mi nie pasowało w słonecznym wybrzeżu, jak się pada śnieg na te palmy. Ale z drugiej strony, szkoda by mi było też nie końca tfu. Braku tego śniegu. Muszę się zastanowić. Oczywiście w czaju nie było nic do jedzenia. Adeline, przebierz się, zmień strój. Weźmy ten ładny. Jedz resztki. Pizza. Pierwszy dzień jak ona była. Jejku, ja zapomniałam. Ja już się tak skupiłam, żeby tutaj jej chociaż jakieś meble. Chciałam naprawdę, żeby tutaj było bardziej kolorowo, ale mi się nie udało. Ale ja to zrobię. Zrobię to, żeby to było kolorowo. Ja to zrobię remont niedługo. Zostało nam teraz 1300. Kupimy pralkę. I zostawię tutaj tak, jak jest, ale chciałabym zmienić te kafle. Chciałabym coś tu zmienić. Coś mi tutaj nie pasuje. A wiem, co mi nie pasuje. Nie ma dodatków. Pizza. Ale bym zjadła pizzę. Musieliśmy zamówić pizzę, bo nie było nic w lodówce, ale na drugi dzień Adeline pojechała do sklepu i tam pokupowała parę potrzebnych rzeczy, aczkolwiek też nie jakoś bardzo dużo, bo tych pieniędzy nie było aż tak sporo. O, z Tinuniem się trzeba pobawić. I to i patrzcie, on tedy wchodzi, a ona ma jakiś problem. Ale coś, on też ma problem. Oj, same problemy ostatnio. Tinuś, weźcie się coś, poróbcie. Może on wyskoczy na łowy? Znaczy na łowy. On, psy nie mają tak jak koty z tym polowaniem. I którędy? Proszę, którędy? Znam się, czy ona się ruszy. Ja muszę ten balkonik poszerzyć, bo tam jest chyba tak, że po prostu musi być większy ten... To tu? No i cisza, patrzcie, nie rusza się. Hello! No jajku! Ja nie wiem, ja z tymi psami mam tak, że simowie częściej się z psami zawieszają niż z kotami. I tak przez szafkę.
O, jaki dramat. Ja dzisiaj mam same dramaty w tych rozgrywkach, same dramaty. W sensie, że coś mi tu nie dziadzia, no nie dziadzia troszeczkę, ale nieważne. Adeline ogólnie to chciałaby, co ona by chce, wziąć kąpiel? Ale ona nie musi. Ona by chciała adoptować psa. Ja nie wiem, znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem. Z jednej strony może wiem, no bo rzeczywiście jak są dwa psiaki, to one się fajnie sobą zajmują, ale no nie planowałam tego, ale w sumie z drugiej strony gra często za nas, nam coś podpowiada, nie chcę powiedzieć, że za nas myśli, ale coś podpowiada, więc może zobaczymy, co jest w schronisku. Nie wiem. Nie chciałabym adoptować dzisiaj, ale chociaż sobie zobaczymy. Jeszcze się zastanowię. Dobrze, że jest tak, że nie trzeba od razu adoptować, tylko można zrezygnować i się rozmyślić, oglądając te pieski. A może ja bym jakiegoś stworzyła? Nie, Tinuś był tworzony. A tutaj to zrobimy tak. Oj, ta ściana tutaj też mi się nie podoba. Naprawdę, ostatnio... Nie mam weny, gdzie jest moja wena? Ale z drugiej strony, jak to jest początek mieszkania nowego w nowym miejscu, to... Może być surowo. Patrzcie, jakie koty, same białe i szare. Pieprz. Może pieprza weźmiemy. Nie, w tej rozgrywce nie ma kotów. Nie ma. Powiem szczerze, że ja się zawsze psami zachwycam, a tutaj mi się żaden nie podoba. Smutka, dorosły kundel. No, ewentualnie jeszcze ten, ale czy on jest duży czy mały? Mały, a ja może chciała większego. Mały, mały. A ten gigant mi się nie podoba, jakaś anko. Oj, nie, to jeszcze nie jest ten czas, to zdecydowanie jeszcze nie jest ten czas. Kupujemy zaraz pralkę, sprzedajemy obraz i musimy jeszcze raz sprawdzić, czy można się wykąpać, bo ja wczoraj chciałam z nią wejść do wody i nie można było, nie wiem dlaczego. Ona mi krzyczała, że nie może wejść, nie podobało mi się to, bo raczej tutaj nie powinno nic nie działać, albo ma nasza plaża jest taka jakaś taka, że tutaj nie można. Naprawdę nie mam absolutnie pojęcia. Adeline, weź spróbuj, przecież to jest tak ładnie, pływaj. Albo wtedy, a dobra, już wiem, ona wtedy nie chciała, bo zaczynał się wieczór, chyba nawet burza się robiła powoli i ona po prostu dlatego nie chciała. Który kostium? Ten pierwszy, a nie, ten drugi założy. Patrzcie, jak ona ładnie wygląda. Naprawdę cieszę się, że jeszcze nie porzuciłam tej rozgrywki, bo może się tu całkiem fajnie grać. Poza tym, z drugiej strony, to ja cały czas mówiłam, że ja kiedyś do tego słonecznego wybrzeża chcę i tak wejść, bo uwielbiam ten świat. On jest przepiękny, tu jest zawsze tak jasno i tak wspaniale, że gra się niesamowicie, aczkolwiek dawno tu nie byłam. A on nie może pływać, a psy nie mogą pływać, a to się napij. Tino, nasz kochany, popatrzcie na niego, gdzie on jest. On jest fantastyczny. Fantastyczny i śmieszny, ale wiecie co? On nie może spać w takich głowę tam. Zanurza. On nie może w takich małych leżankach dla psów spać, choć jest teoretycznie mały, ale w praktyce on... Znaczy nie, w praktyce jest mały, ale teoretycznie on nie jest mały, przez to, że był z dużego psa robiony i muszę... Specjalnie musiałam dla niego taką wielgachną kanapę tworzyć. Ojejku, i to jest to słoneczne wybrzeże. Zanim Simo wejdą do wody, to muszą przebrodzić do miejsca, które jest głębokie. A gdzie ono będzie? Daleko. No nie, no tutaj to już można pływać. O, i co, już popływałaś? Nurkuj. No przydałoby się jakąś łódź kupić tutaj za jakiś czas. Naprawdę mam wątpliwości co do pór roku, bo tutaj pasuje, żeby mieć po prostu lato cały czas, ale z drugiej strony ja się ostatnio tak uczepiłam, że mi się chce nawet pór roku, no, ale zima w palmach. Chociaż może z drugiej strony nie ma się co przejmować? Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, czego ja chcę i jak to będzie dalej wyglądało. O, ona nurkuje. Nauczy się umiejętności nurkowania. Dobra, to ja na razie to zostawię. Ty Nuniu, a co ty tu robisz? A może weź ty się na tej wodzie, oni wszyscy tak się rozmazują, ci Simowie. Ja nie wiem. Zawsze się chciałam to chwycić, ale tego nie można. Nie można. Ty Nuniu, wyfłysz obiekt kolekcjonerski. No ty Nuniu, że ty coś znajdziesz. O, a dobra, ale jak ona pływa... Ojej, ona mi się tam zatapia strasznie. W piasku, tu jest za płytko, jestem przerażona czasami. Oczywiście, gdy pojawia się opcja kupienia, znaczy wymóg kupienia pralki, to okazuje się, że nie ma na nią miejsca, de facto. Dobra, na razie będzie tutaj, dobra, na razie będzie tutaj, wiem, że to wygląda mega do pupy, ale nie mam miejsca, naprawdę nie mam miejsca i z tą moją weną... A, myślałam, że Tino coś złapał, ale nie złapał. On tutaj chodzi węszyć.
Fajnie, jakby mu się coś udało. Ale ja spodziewałam się, że w tym świecie jest troszeczkę więcej różnych takich diamencików, kamyczków, bo tak mi się wydawało, ale jak Adeline szukała, to powiem szczerze, że nie znalazła tego aż tak dużo i musiałam się naprawdę postarać, żeby cokolwiek jej wrzucić do tego wyposażenia, w sensie, żeby ona znalazła coś na sprzedaż. Bo było źle, było źle. Czy ty już skończyłaś, czy ty stoi? Okej, okay, dałam jej, żeby malowała martwą naturę w stylu geniusza. Zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że jeszcze też warto by było poznać sąsiadów. O, ktoś jest. A może pójdziemy teraz? A, ja tak troszeczkę nie pamiętam tych simów, ale ten dom jest taki... Nic tu się nie dzieje, żadnych kolorów. Ja chciałam, żeby to było tak drewnianie, kolorowo i... No słabo to wygląda, słabo. Oj, następnym razem, jak będziemy szli się kąpać, to ja zaplanuję pół dnia, żeby mieć wolne. Wydawało mi się, że tutaj nie będzie aż tak dużego problemu z brodzeniem, ale jednak jest. Tutaj wszyscy brodzą, wszyscy zawsze brodzą w tych wodach. Przepięknego, słonecznego wybrzeża. Na szczęście nie poszła dalej. Zobaczymy, czy sąsiady są. W sumie to ten kostium można nosić też jak takie coś na co dzień, bo ona wygląda w tym trochę jakby była w spodenkach. Szczególnie z tyłu. Ale co z tym jej malarstwem? Ja jakoś tak... O, i muszę wymienić nam budkę. Znaczy budkę, tą skrzynkę na listy, bo my mamy taką zwykłą. Ja bym chciała taką, jak jest tu. Jest pani w domu, zobaczymy. Poznamy kogoś, potem pomalujemy i na razie to będzie wszystko. Chciałam ten odcinek nagrać tak, w sensie opowiedzieć o tym, że jeszcze będę tu przez chwilę grała i że mamy nowy domek. A pani, ty jest lekarzem? Chyba tak. Dobrze mieć lekarza za sąsiada. Powiedz, jaką fajną jesteś osobą. A, ona się entuzjazmuje psami. Dobra, spoko. Ej, kto do nas dzwoni? Odbierz telefon. Czy my mamy jakiś znajomych? Ej, i popatrzcie, ktoś tutaj ma kolorowo, a mi to nie wyszło. O, Tino coś znalazł, zaraz zobaczymy, co to jest. Chociaż pewnie kolejny liść, nie? Dzwonili z fotowoltaiką. Przyjazne. Czy można coś spróbuj zaimponować? Rozmawiaj o zawodzie malarka. No dobra, ja nie wiem, czy to jakoś zadziała. Chociaż fajnie by było się z tą panią zaprzyjaźnić. Jak ona ma na imię? Kajla, pani Kajla jest prawdopodobnie lekarzem. A co ten Tino? Tino, znowu masz liścia. Eś, dobra, zostawimy sobie na pamiątkę. O, słabo, Tino. Okej. Prosi mnie o pieniądze? Ale ona prosi nas o pieniądze? Ej, ona ma więcej niż my na bank. Czekajcie. A i co, mam jej dać pieniądze? Nie ma tego. Dobra, trudno. Myślałam, że będziemy dawać pożyczki. Tylko tak sobie zobaczę na szybko, jak ta pani tutaj mieszka. Myślę, że bardzo ładnie. Ej, ja też chciałam mieć tak troszkę w żółty kolor, ale mi nie wyszło. O, ale oni mają fajniejsi. Oni, znaczy, ona ma męża? Nie wiem. Ale tutaj jest fajniejszy tarasik i mi też będzie musieli się o to postarać. I tutaj są roślinki. Czosnek. Można ukraść... płonący owoc? A można to zje... Nie, no nie będę jej ukradać. Chociaż kusi mnie to, ale nie będę. Nie będę. Idziemy do Tinunia, bo Tino... Gdzie ty jesteś, Tino? Nic tu nie znalazłeś. Biegaj wokoło, wróć do domu. Zaraz będziemy kończyć. Bo się nie chcę się jakoś zanadto rozgadywać. Ja nawet przez chwilę myślałam, że my z Adeline podejmiemy pracę dorywczą, bo ona była w sklepie i tak sobie pomyślałam, fajnie by było dorobić. Ale niestety pracy dorywczej, ale tu jest blado. Nie. My musimy coś tu zmienić. Coś zmienić w tym domu, bo tu jest nudy. A, co ja mówiłam? Chciałabym, żeby ona podjęła pracę dorywczą, ale niestety jest coś takiego, że nawet praca dorywcza... No tak, minęliście się, no super, no genialnie. Naprawdę? Coś tu jest z tym przemieszczaniem, albo to w ogóle tak jest w Simsach, albo w tym moim domku teraz. No i co tutaj? No ja na teraz... Co ja mówiłam? O pracy dorywczej niestety nie można mieć pracy dorywczej, jak ma się już inną karierę. Myślałam, że to będzie działało tak, że ona ma samo zatrudnienie jako malarka, ale będzie mogła coś tam chociaż troszeczkę dorobić, ale niestety nie. I wy tutaj znowu... Oj, zmienimy tą kuchnię, bo tutaj ja nie chcę, żeby oni mi tak wozili. A ja tak się cieszyłam, że te blaty w miarę mi tutaj tak się zmieściły.
ale nie wygląda to najlepiej. Wyszczotkujemy go, bo on miał przedwczoraj pchły i bardzo ciężko było mi go w ogóle wyszczotkować, cokolwiek z nim zrobić, bo on był nieznośny tego dnia. Bardzo, bardzo nieznośny. No i tak, ja się rozgaduję, a mieliśmy malować. Ej, przecież miała być martwa natura, a to nie można wybrać, że maluj stylizowaną martwą naturę geniusz. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Na pewno może cały świat już to zna oprócz mnie, ale coś tu. No i czemu tędy? Czemu tędy? Tino, weź to żuj i proszę się nie denerwuj. Ej, dlaczego ona nie może? Ej, czy ja, nade mną jakieś kurczę, coś krąży ostatnio. A nie można? Jeszcze raz. Teraz idzie. O, to ja muszę ten. No dobra. No nie ma nic takiego jakiegoś fascynującego. Tam to już ostatnio malowaliśmy. Może taki tu? Takie o tu. Tu. O takie o. Dobra, zróbmy takie. I tak przecież to wszystko sprzedamy. Ale stylizowana jak wygląda, to ja... Aha. Już mi się nie podoba. Zauważyłam, że ci mówię, zaczynają od takich właśnie takich dziwnych kształtów, zawsze takich tego, tamtego. Myślę, że Adeline wygląda ładniej niż ten obraz, bo nie wiem, po co ja robiłam zdjęcie tego krajobrazu, jak tam aż z ciekawości chcę zobaczyć to jeszcze przez piesa chwilkę. Tino, nią! Te gazety nam przynosisz, musimy tą subskrypcję, anulować, bo on cały czas będzie z tą gazetą nam tu naparzał. Ja mam dziwnie właśnie, że on nie może wskakiwać na łóżko. Nie wiem dlaczego. Próbowałam, żeby on spał z Adeline. Specjalnie nawet większe łóżko kupiliśmy, ale to nie działa. Coś tu totalnie nie działa. Myślę, że ten obraz to będzie totalne... Aż nie mogę znaleźć niebrzydkiego słowa, żeby to opisać. No, jak każdy się domyśli. A my tutaj zjemy jeszcze tą pizzę. Jejku, ona musi się nauczyć gotować. No i co ona zrobiła? Oczywiście przebrała się w strój do kariery, którego jej nie wybrałam i sama sobie wybrała. I jest okropny. Nie wiem, co ona ma na szyi, ale nawet nie chcę tego komentować. Dlaczego Simowie nie mogą się ubrać po prostu ładnie? Tak po prostu, zwyczajnie ładnie się ubrać, ale nie, oczywiście zawsze jest to samo. Na szczęście ona chociaż w stroju do kariery nie zmieniła fryzury, bo czasami i Simowie tak też robią. Idziemy spać. Mam nadzieję, że następnym razem w tym domku już uda mi się coś więcej zrobić i pozmieniać te kolory, cokolwiek tutaj dodać, bo na razie to jest blado. No, ale kodów na pieniądze nie ma. Nie ma. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.